To, że miasto najlepiej promuje się przez kulturę, jest rzeczą oczywistą. Na to przykładów jest bardzo wiele i w zasadzie każde miasto powinno o tym pamiętać. Rzeszów takich postaci związanych z miastem naszym ma wiele. Nie zawsze to jest promowane tak, jak potrzeba. Jest tak, że wiele festiwali w miastach, które się dzieją, przyciąga tłumy turystów, ludzi zainteresowanych. To są festiwale muzyczne, teatralne. Oczywiście dla mnie teatr jest bardzo ważny, więc mówię o teatrze. A takim najbardziej sztandarowym przykładem, jak można nawet małą miejscowość wypromować przez kulturę, jest Wielopole Skrzyńskie, bo najlepszą promocję temu miasteczku zrobił Tadeusz Kantor, nazywając swój spektakl Wielopole, Wielopole, lat temu wiele. Ale od tamtej pory, od lat 80. to miasteczko już na zawsze zapisane jest w historii świata i teatru.